Dlaczego to jest dźwiękowy tenis stołowy? Co to ma wspólnego z dźwiękiem? Gra się w goglach, nic się nie widzi, tylko opiera się na dźwięku. I się broni piłkę specjalnymi technikami obrony. Czyli słyszymy tylko i wyłącznie świat dźwięku i aż świat dźwięku. Aż, bo to odblokowuje niesamowite zmysły. Dźwięki to moje drogowskazy. Odwiedź mnie, na przykład znam osobę, która idąc tak sobie po prostu ulicą słyszy, gdzie jest krawężnik. Ale to jest, kurczę, to... Ale jak? No właściwie tak jak światło. Dźwięk odbija się od powierzchni tak jak światło. Gdybym, załóżmy, zaczęła nagle widzieć, to bym nie potrafiła się nim posługiwać, tym wzrokiem, tylko musiałabym zawsze czegoś pewnie dotknąć, żeby się tak naprawdę dowiedzieć, jakie to jest. Dotykam powietrza i kapie się w słońce, jest takie chłonące, już się ciebie nie boję. Jesteś tylko słowem, dreszczem albo turbulencją powietrza. Powietrze się specjalnie ze mną uderza. Myślę, że takie pełnosprawne osoby, takie widzące, takie zdrowe, to no, chyba nie wyobrażają sobie, jak to jest być niewidomym, takim słabo widzącym, a to naprawdę nie jest koniec świata. To nie jest takie straszne. Patrz na mnie, patrz. Doszukuj się. Lecz nie odczekaj. Trzeba się starać, trzeba podnosić głowę do góry, patrzeć jaki dzisiaj na przykład dostałem piękny dzień, że mimo tych właśnie swoich jakichś tam cierpień, no po prostu uwierzyć, że da się radę. Bo gdybym miał samochód super Porsche, albo gorsze jakieś coś tam Fiat czy Ford. Ale w sercu byłbym zimny lord. To wszystko tylko okant tyłka. Zimny szpan i sensu zmyłka. Smutny pan, z nieszczęścia brak mózgu. O, cóż za pomyłka, wolę już moje. Dostałem ten krzyż po to, żeby go dźwigać i iść. Bo kto wie, czasami jak będę widział, czy czasami moje życie się nie zmieni na gorsze. Tak szczerze. Kto wie. Najbardziej, czego ja jestem wdzięczny w swoim życiu, to to, że mam kochającą rodzinę. Moi rodzice zrozumieli, że takiego im syna zesłał Bóg i że tak powiem, chcą to przyjąć. Patrzę na to przez palce, swoją drogę znam. Zachowuję spokój, wykonuję plan. Powiedz proszę, czy ty widzisz chociaż troszeczkę? No. A czemu się lubisz przyglądać najbardziej? Ja? Ja najbardziej lubię się przyglądać silnikom, pieskowi, mamie i babci. Mama jest piękna? No, wszyscy są piękni, nawet pani jest piękna. Nawet ja jestem piękna? No, lubię. Wie pani to? To bardzo dziwna sprawa, że znika to, co było, a inne się pojawia. Wie pani?
pani co? To może brzmić od rzeczy zastanawiam się klorem od znikających rzeczy. Wie pani co? To ludziom też się zdarza, że znika to, co było, a inne się pojawia. Wie pani co? To może brzmić od rzeczy zastanawiam się klorem od znikających rzeczy. Wie pani co? Moja mama nie cierpi mysy. I ty też? Owszem. Bo są takie, takie szale. A nie lubię szarego koloru. Dlaczego? Bo jest smutny. A który kolor jest wesoły? Niebieski. A ty widziałaś kiedyś niebo? Nie, nigdy go nie mogę dostrzec. I śniło mi się ostatnio znowu. Że jestem taką dużą sobą. Co ma oczy ogromne jak stąd do nieba. A ja wielkie uwielbiam i takich mi trzeba.